z tej strony Pedro, a w tym materiale ocenimy najlepsze banki najbogatszych widzów, dlatego zapraszam do oglądania. Oczywiście dzisiaj do wygrania będą 3 pixel demony w wersji Dark Matter, a jakie wygracie, tym dowiecie się podczas trwania tego odcinka, dlatego musicie oglądać od samego początku do samego końca, a są to najlepsze pety w grze, więc warto. Wygranie dzisiaj będzie pełny ten właśnie ekskluzyw, warto około 4,5 miliarda gemów, dlatego myślę, że warto, więc zaczynamy widzowie, podchodzimy do banków, dzisiaj oczywiście będzie 50 widzów brało udział w odcinku, a najlepsza osoba wygra właśnie tego ponego i zaczynamy ocenienie tych 50 banków. Oczywiście będę brał pod uwagę ilość gemów, ilość ekskluzywów, ilość huge petów, a naprawdę dzisiaj będzie tego sporo, dlatego liczcie ile gemów, ile ekskluzywów, ile huge'y uda nam się w tym odcinku zebrać. Zaczynamy oczywiście od pierwszych podstawowych banków, których nic nie ma, jak widzicie, mega ciekawego. Są to banki tak zwane indeksowe, naprawdę bardzo fajnie i widać, że ludzie też oczywiście, co jest, był huge cut i 80 miliardów gemów tam jeszcze było. Dobra, otwieram te wszystkie banki po kolei, a i zaczynamy od tych najsłabszych, ale naprawdę bardzo fajnie, że słuchajcie odcinków i że sobie pakujecie pety wielkanocne, naprawdę jest to mega, ale to mega kozackie. Tutaj demony i jest widzowie huge cupcake i jeszcze 80 miliardów gemów i to jest zdecydowany zwycięzca jak na razie, ale mam nadzieję, że będą jeszcze dzisiaj bardziej grube banki. Tutaj standardowo bank indeksowy i lecimy dalej, tutaj też bank indeksowy, bardzo mało gemów. Zastanawiałem się też, czy nie wrzucać wam właśnie jakichś petów do tych banków, ale potem uznałem, że to będzie mega, ale to mega długo trwało, więc pewnie nie będziecie tego chcieli tak jakoś mega dużo oglądać. Dobra, lecimy sobie oczywiście dalej z tymi bankami. Tutaj mamy ponego 4 miliardy gemów, naprawdę mega kozacki bank, ale no na razie Kamil totalnie deklasuje konkurencję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało do końca, czy coś tutaj się nam zmieni. I po raz kolejny zobaczcie, ile wielkanocnych petów. What? Co jest grane? Zobaczcie, ile petów wielkanocnych tam było. Co? Naprawdę mega kozacko. I oczywiście pozdrawiam każdego widzów brałem z Discorda, link macie do Discorda w opisie. Ale ile pixel demonów? What? Zobaczcie, ile pixel demonów Rainbow. Co jest grane? Ej, skąd wy w ogóle tyle petów bierzecie? 50 miliardów gemów tam było. Widzieliście? 50 miliardów gemów. To co jest? Ty to jest drugi huge cupcake? Ej, chyba tak, drugi huge cupcake. Ej, co? Jeszcze ile petów wielkanocnych? Ale tamten bank był niestety słabszy od banku Kamila. Ja otwieram oczywiście banki dalej. Tutaj oczywiście takie zwykłe pety pod statystyki, takie też warto zbierać, ponieważ one kiedyś się mogą do czegoś przydać. Mam nadzieję, że kiedyś coś Preston z nimi zrobił użytecznego. Tutaj po raz kolejny 3 miliardy gemów. Taki bank indeksowy, naprawdę mega spoko. Tutaj huge festive i 30 miliardów gemów. I teraz który bank? Kurczę, to są tak bliźniacze i podobne banki. Ale co, mamy dwa ekskluzywy. A czy tutaj mamy, co je, a nie, czekajcie, to jest bank Kamila. A co my tutaj mamy, jakie ekskluzywy? Tu jeszcze jest ten nowy ekskluzyw Orca Keyboard Cut. Nie, wydaje mi się, że ten bank z huge festivem jest jednak droższy. Tak mi się wydaje, dlatego Kamila trzeba chyba będzie wywalić, ponieważ tak, Kamila bank jest po prostu słabszy. Więc dobra, i lecimy dalej. Na razie huge festive, czyli ja na razie naliczyłem dwa huge'e i lecimy dalej. Bank indeksowy, mega spoko, że je trzymacie. Na tym naprawdę można zarobić. Mój indeks zarobił w tym momencie około 250 miliardów gemów, więc naprawdę według mnie mega, ale to mega dużo. I lecimy dalej z tymi bankami. Czy ktoś jest w stanie przebić nasz aktualnie najlepszy bank? Jestem tego naprawdę mega, ale to mega ciekawy. Tutaj nie ma nic, no nic. No to lecimy dalej, oczywiście szukamy jakieś ekskluzywy, szukamy kolejnych. Co jest? 80 miliardów gemów, ile ekskluzywów? Ale to jest bank słabszy. To jest według mnie bank słabszy, ale ile ekskluzywów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Ja oczywiście wam tych petów nie wyciągam z tych banków i oczywiście dodajemy następne osoby. Pamiętajcie, że zwycięzcę oczywiście widzowie zatrzymuje sobie w tym banku, żeby wiedzieć, że jemu na koniec odcinka trzeba dać tego ponego. Tutaj też było bardzo dużo ekskluzywów, ale to nie jest na razie najlepszy bank, więc po prostu go widzowie nie zostawiam. I tutaj what, po raz kolejny ile ekskluzywów, ile pokpetów tam było też. Zobaczcie, no ale bank był oczywiście słabszy od Huge Festiva, ale naprawdę mega, ale to mega kozackie banki dzisiaj. Ich wartość to jest naprawdę, widzowie, mega. Huge Festive i Huge Cupcake Golden, jeszcze ekskluzywy, no 40 miliardów gemów tam jest jeszcze prawie. Czy ktoś to przebije? Nie mam pojęcia, ej, ile gemów tam było? Tam był Golden Huge, widzieliście? No niestety tutaj panowi Togbar Games trzeba podziękować, bo jajko sadzone totalnie rozwalił system. Jajko sadzone normalnie sobie wrzucił Golden Petal Huge, jeszcze Huge Festiva, a co on się będzie przejmował? Wartość to pewnie tamtego banku jakieś 500 miliardów gemów. No co on się tam będzie przejmował? Powiedział, ja wchodzę do tego odcinka, ja się pokazuję, ja wygrywam ekskluzywa.
tego, naprawdę, jajko sadzone, coś ty człowieku zrobił, jeszcze te pixel demony w wersji Dark Matter, czy ktoś go przebije, 50 miliardów gemów, co tu jest grane na tym odcinku w ogóle, a w ogóle widzowie, nie przeprosiłem was za głos, ale po prostu nadal nie wyzdrowiałem jakoś mega, więc ten głos nie jest jakiś jeszcze mega super czysty, ale na dniach oczywiście już jest coraz lepiej, jak też możecie słyszeć. I lecimy oczywiście dalej. 18 banków nam jeszcze tak naprawdę zostało. Bank z petów wielkanocnych, bardzo fajnie, że je trzymasz, na pewno na tym zarobisz. I każdy, kto będzie trzymał banki w bankach, właśnie te pety, będzie oczywiście zarabiał. A to podkreśla, że oglądacie moje odcinki. Na razie jajko sadzone jest mega dużym liderem. I po raz kolejny tam były pety wielkanocne. Tutaj jest typowy bank indeksowy, no to totalnie typowy, bardzo dużo dark materiałów trzymanych, bardzo spoko, pety tutaj oczywiście wielkanocne, kiedyś się sprzedaż z dużym zyskiem, a tutaj mamy niedużo gemów, ale naprawdę po raz kolejny bank indeksowy, jeszcze trochę petów ze statystykami, więc naprawdę mega, ale to mega fajnie. Tutaj nie widzę nic ciekawego, o tutaj było coś, szukamy. Było? Nie, dobra, wydawało mi się. Dobra, już jakieś zwidy mam. Tutaj po raz kolejny bank indeksowy. Naprawdę dzisiaj są wszystkie bardzo fajne banki. Nie ma czegoś takiego jak pusty bank, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki temu ten odcinek jest jeszcze bardziej ciekawszy, jeszcze lepszy według mnie. I naprawdę mega, ale to mega fajnie. Wydaje mi się, że wam się to ogląda. Lecimy oczywiście dalej. Co my tutaj mamy ciekaw? Co? Czek, chwila. Co to było? Czy to nie był bank jajka sadzone? Ej, czy, huge pixel w wersji golden, a jeszcze jakieś 20 ekskluzywów, a no dobra, a jeszcze huge festive, a i 50 miliardów, a dobra, no spoko, gamer tam wiecie, czyli ktoś jednak mógł przebić jajko sadzone i był to gamer normalnie sobie wjechał na odcinek. Tutaj ile petów dark materowych do indeksu. Ej, co tu się widzowie dzieje? Ile tu już było dzisiaj huge'y? Mieliśmy już dwa bańki, gdzie mieliśmy po dwa huge'e. No co? I to jeszcze gold. A, no i kolejny huge festive. No dobra, spoko. 5 miliardów gemów. Oczywiście go skipuję, bo już mamy dzisiaj lepsze banki. Ale co tu jest widzowie grane? Widzicie to? Ej, czy wy to widzicie? Ile dzisiaj ludzie huge'ów... A, huge gargoyle. No dobra. Nie no, widzę, że fajna końcóweczka. Tutaj jeszcze 20 miliardów gemów. Jeszcze jakiś huge gargoyle. Mam nadzieję, że liczycie tak huge, bo ja już się zgubiłem, ile ich było, ale wydaje mi się, że z 10. Huge gargoyle, proszę bardzo. Ja w ogóle nie mam huge gargoyla, więc chciałbym go sobie kupić za niedługo. Ale no dobra, tutaj jeszcze nam zostało trochę banków i jeszcze wydaje mi się, że coś nas może dzisiaj zaskoczyć. Mega fajny bank, bardzo dużo petów ze statystykami. Tutaj 5 miliardów gemów, jeszcze ekskluzywy. Tago, oczywiście przeglądam całe banki, żeby nie było, tylko nie czytam ze względu na to, że to by za długo trwało. Tago, takie o banki, o pety wielkanocne, spoko, fajnie. I zostały jeszcze 4, więc na dwie tury się wyrobimy. I co my tutaj mamy ciekawego? Tutaj 5 miliardów gemów po raz kolejny, pety wielkanocne. No według mnie mega, ale to mega spoko. Takie banki i zostały nam dwa ostatnie. Ale z tego co słyszałem, PSX Tester coś przygotował. I... Ej, co to było? Ej, a jeszcze huge lucky... Co jest grane? Huge lucky karm, storm, agony, ale czekajcie, chwila, moment. Co to jest? Co to jest? Czy ja tutaj widzę 7 huge katów, 988 miliardów gemów, Astre, no ten bank oczywiście od razu wyrzucamy, ale co ty PSX tester zrobiłeś? Co ty w człowieku zrobiłeś? Ile tu jest gemów? Jeżeli ktoś policzy, ile w tym banku jest gemów, przypnę mu serduszko. Jeżeli ktoś policzył, ile dzisiaj było huge cutów, ekskluzywów, gemów, przypnę mu serduszko. Oczywiście mu trzeba dać widzowie tego ponego, więc ja go wypłacam ze swojego banku i oczywiście od razu tego ponego dostaję, żeby po prostu nie było, że oszukuję, że coś takiego, ale wydaje mi się, że ten pony nie jest mu tak jakoś mega potrzebny ze względu na to, że widzę ile on ma gemów, ale na pewno mu się przyda do kolekcji, na pewno on tego nie zmarnuje. Co on w ogóle zrobił? Czy wy to widzowie widzieliście? 7 albo 6 huge cutów tam było, 7 huge cutów, Astra, 1 te gemów, 1 te gemów też około 12 huge cupcake'ów, naprawdę mega pogrom. Wydaje mi się, że to jest idealny czas, żeby wylosować 3 najlepsze pety w grze, czyli pixel demony w wersji Dark Matter, a jak je wygrać jest to banalnie proste. Musicie zostawić subskrypcję na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu musicie napisać słowo bank oraz wasz nickname z Robloxa. Losowanie będzie za około 3 dni od wyjścia tego odcinka i jeszcze mega ważna informacja.